organizujemy po raz pierwszy salony muzyczne u Luizy i Antoniego Radziwiłłów. Poprzez ten cykl, te koncerty chcemy nawiązać do tradycji, jaką książę Antoni Radziwiłł najpierw zainicjował w Berlinie, w swoim domu, w swoim pałacu, później kontynuował w pałacu namiestnikowskim w Poznaniu i oczywiście w pobliskim Antoninie. Kontakty i związki księcia Radziwiłła z Ostrowem są bardzo mocne, są bardzo ścisłe i cieszymy się, że te salony możemy dzisiaj dla Państwa właśnie tutaj w Ostrowie rozpocząć i mam nadzieję, że będzie przypadną Państwu one do gustu. Dzisiaj pierwszy salon, salon faustowski. Prowadzić je miała pani Liliana Komorowska. Muszę przeprosić w jej imieniu, ponieważ zmarła jej mama, a sytuację rodzinną była dość skomplikowana, więc nie może tutaj raz z nami dzisiaj być, ale przesłała nam swoje słowo. Za chwileczkę będziemy mogli wysłuchać kilku słów właśnie od artystki. A ja postaram się nieskromnie ciut ją zastąpić i poprowadzić Państwa przez ten salon faustowski. Witam serdecznie na koncercie muzycznym w salonach Antoniego i Luizy Radziwiłłów. Liliana Komorowska, niestety nie mogę być z Wami fizycznie, ponieważ jestem właściwie na walizkach wywiady na pogrzeb mojej mamy, która odeszła 13 maja. I moją powinnością jest być z rodziną, także bardzo serdecznie przepraszam, a jednocześnie spróbuję w ten sposób z Wami poprowadzić ten koncert w jakby najlepszym tego słowa znaczeniu. A więc serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy Państwo, w imieniu Fundacji Ars Activa, Ostrowskiego Centrum Kultury oraz Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim na salon Antoniego i Luizy Radziwiłłów. Tym razem jest to salon faustowski. Serdecznie zapraszam Alejandrina Vázquez, Mariusz Mączak, Robert Adamczak. Antoni Henryk Radziwiłł, herbu trąby, polski książę, polityk, kompozytor, książę namiejski Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pierwszy ordynator na Przygodzicach, 12 ordynat na Miśnierzu. I to jest wielki mecena sztuki, który był wszechstronnie uzdolniony, artystycznie również. Biegle grał na wiolonczeli, harfie, gitarze, śpiewał tenorem. Lata młodzieńcze spędził w Polsce i Niemczech, głównie w Berlinie. Po studiach na Uniwersytecie w Gdynce poślubił w 1796 roku księżniczkę pruską Fryderykę Dorotę Luizę Hohenzollern, córkę księcia Fryderyka Pruskiego. Małżeństwo to określało jego orientację polityczną, której celem stało się założenie narodu polskiego do dynastii pruskiej. I jest to najwybitniejszy w XIX wieku przedstawiciel tej właśnie orientacji polsko-pruskiej. A dlaczego dzisiaj mamy koncert salonu faustowskiego? On właśnie, Antoni Henryk Radziwiłł, w Poznaniu prowadził otwarty salon, w którym obok arystokracji spotykali się muzycy, poeci, malarze i myśliciele. Stałym elementem cotygodniowych spotkań były koncerty kameralne, takie jak dzisiejsze. I właśnie często z udziałem księcia i innych członków jego rodziny wszyscy siedzieli i słuchali muzyki.
w swoim pałacyku myśliwskim Antoniego w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego, którego był właścicielem, gościł dwukrotnie, bo w 1827 oraz w 1829 Fryderyk Chopin, który napisał dla niego trio G-moll na fortepian, skrzypce i wiolonczelo op. 8. Chopin dał również 2 października 1828 roku koncert w poznańskiej siedzibie namiestnika. Pierwszy swój utwór dedykował mu również Felix Mendelssohn. Radziwiłł bywał częstym gościem w domu jego rodziców. A więc dzisiaj czas na muzykę. Jest to wspaniałe miejsce w historii muzyki, które zapewniło mu autorstwo pierwszej muzyki skomponowanej do Fausta, wystawionej w pełni wersji w 1835 roku, Goethego, napisanej w latach 1808-1831 w Pałacu Ciszycia w Kowarach, a wystawionej po jego śmierci w 1835 roku w Berlinie, którą podziwiał nawet sam Chopin. I mówimy o Antonim Henryku Radziwiłle razem z Luizą, jego żoną, którzy gościli, tak jak my dzisiaj gościmy was, na wspaniałym faustowskim koncercie, który, mam nadzieję, wszyscy ukochamy. Dziękuję serdecznie i życzę wspaniałego koncertu. Mam nadzieję, że spodobał wam się salon faustowski i mam nadzieję, że wybaczycie mi jeszcze raz brak mojej obecności na sali. Bardzo bym chciała usłyszeć ten przepiękny koncert. Chciałabym również powiedzieć o tym, że w ciągu kilkumiesięcznego pobytu każdego roku w Poznaniu i Antoniego salony Radziwiłłów były bardzo szeroko otwarte dla ziemianów, urzędników, wojskowych i odbywały się tam koncerty, spotkania, imprezy również dla dzieci. Poważano księcia Radziwiłła, jego wysoką kulturę, poważano jego wykształcenie, uprzejmość i umiejętność postępowania z ludźmi. Pomagała mu w tym żona, choć Niemka Luiza, życzliwie usposobiona do Polaków. W ramach tego projektu faustowski salon dzisiaj z utworami poświęconymi postaci Fausta, które zainspirowały księcia Radziwiłła do napisania opery, święcimy. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru, myśląc o salonie muzycznym księcia Antoniego Radziwiłła. Ja zaproszę teraz już artystów, tak jak pani Liliana, i mają państwo w programach kolejność. Utwory dzisiejszego, takżeśmy dobrali utwory dzisiejszego koncertu, że są one inspirowane tematem Fausta, podkreślając to, że książę Antoni Radziwiłł, Henryk Radziwiłł był pierwszym, chociaż kompozytorów było wielu, chociaż Goethe był przyjacielem wielu kompozytorów, jednak już jeszcze za życiem tego książę Radziwiłł zaczął pisać tę operę i jako pierwszy skończył. I jako pierwsza została ona wystawiona najpierw w Berlinie,